Wakacje mijają powolutku. Nam udało się dopiąć kilka fajnych projektów. Dlatego, żeby nie być gapą, koniecznie sprawdź nasz nowy kalendarz szkoleń. Pojawił się zarówno na naszej stronie internetowej www.betterway.com.pl, jak i na naszym fanpage'u standardowo już chyba w sekcji wydarzenia. Zaczynamy od 26 od szkolenia Neurotraining in Sport ze Sławkiem Fotkiem. Następnie 4 premierowo odwiedzamy Kraków z naszym modułem pierwszym z siły, a następnie widzimy się w grudniu. Od 10 do 13 realizujemy 4 moduły, 4 dni pod rząd w Warszawie. Mam nadzieję, że nie możecie zabraknąć. Nie bądź gapa, zapisz się jako pierwszy. Siema. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Motoryka w piłce nożnej zza kulis. Specjalnie przed tym odcinkiem sprawdzałem, to jest 10 podcast i 14 wywiad, jako że tak się to troszeczkę rozmyło, więc na Spotify 10, na YouTubie 14 odcinek. Dzisiejszym moim gościem jest osoba, z którą miałem okazję współpracować w ramach projektu Talent Pro, dietetyk Bartłomiej Pomorski. Nie będę spoilerował, jak zawsze Bartek przedstawi się sam najlepiej. Cześć Michał, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że biorę w tym jubileuszowym odcinku 10 udział. Tak jak Michał wspomniał, najwięcej z piłką nożną w takim wydaniu zespołowym miałem przy okazji projektu Talent Pro. Niedawno też współpracowałem przez pewien okres z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej, a dużą część swojego czasu poświęcam na szkolenia dietetyczne i prowadzę swoją poradnię dietetyczną i tam mam do czynienia z indywidualnymi piłkarzami, ale nie tylko, bo ten przekrój sportowców jest zdecydowanie większy. Także w dużym skrócie jestem dietetykiem, specjalizuję się we współpracy ze sportowcami. No i gdzieś tam na liście priorytetów są także piłkarze, bo jest to, jakby nie patrzeć, liczne grono osób do współpracy. Tak jak mówię, spotkałem się z Bartkiem w ramach projektu Talent Pro. Mieliśmy okazję pracować naprawdę z interesującą młodzieżą. Bartek, jak w dwóch, trzech słowach, czy mógłbyś powiedzieć mniej więcej, jak wyglądała twoja rola w czasie tych zgrupowań, bo dla niektórych, wiesz, obecność dietetyka w ogóle w drużynach, czy w takich projektach jak zgrupowania jakiekolwiek, jest zupełnie niewiadomą rzeczą, nie? Co on tam robi? Gotuje czy coś? To jest jakieś takie dziwne wyobrażenia, więc może nakreślmy, jak to wygląda z twojej strony. Jasne. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do trenerów zadania dietetyków no nie są jakoś specjalnie określone i sprecyzowane. Dlatego duża część rzeczy, którą robiłem na obozach, właściwie wynika z mojej inicjatywy, rozmów ze sztabem szkoleniowym, który ma większe doświadczenie i potrafi spojrzeć z boku na zawodników i zastanowić się, co im jest faktycznie potrzebne. No i też z mojego doświadczenia takiej współpracy indywidualnej, jeden na jeden, po prostu w gabinecie dietetycznym. Dlatego moja wizja pracy jako dietetyka sportowego na obozie ograniczyła się do właściwie dwóch rzeczy. Pierwsze to jest bardziej to zaplecze logistyczne, czyli po prostu kontakt, zamawianie suplementów, kontakt z kuchnią, z hotelem, przygotowanie menu, weryfikacja tego menu już będąc na miejscu, czyli po prostu wszystko idzie tak jakby zgodnie z moją wizją, to co powinno być dostępne dla zawodników. No, a drugie zadanie to przekonać zawodników do tego, żeby po te wybory żywieniowe sięgali, żeby takich wyborów żywieniowych dokonywali. No i tutaj ten tak jakby rodzaj współpracy jest dwutorowy. Jedne to są po prostu takie wykłady, gdzie przemycam po prostu jakieś takie informacje, które każdy powinien mieć, niezależnie czy jest sportowcem czy nie, czyli po prostu takie podstawy edukacji żywieniowej. I myślę, że to, co jest zdecydowanie bardziej skuteczne, to jest po prostu indywidualna rozmowa z zawodnikami. Ale żeby ich przekonać do siebie, zresztą myślę, że każdy trener przygotowania motorycznego, czy właściwie każdy członek sztabu szkoleniowego o tym wie, no to po prostu jest złapanie kontaktu z tymi zawodnikami, wtedy oni znacznie chętniej przychodzą, porozmawiać, posłuchać. No i tutaj jest potrzebny czas, dlatego no, na tym obozie Talent Pro, jak sam wiesz, byliśmy ile? 3 razy? Czy 4 już? No, 3 chyba. Chyba 3. No, w każdym razie z mojej perspektywy łatwo dało się zauważyć, że z każdym kolejnym pobytem ta edukacja jest znacznie łatwiejsza, no bo i zawodnicy sami się otwierają, no i nie czają się gdzieś z boku, tylko po prostu sami często z własnej inicjatywy podchodzili, pytali, żeby po prostu móc dać z siebie więcej na boisku.
No i też widziałem to już poza obozami, że chętnie pisali po prostu gdzieś na Messengerze, w mailu z jakimś pytaniem, żeby o coś zapytać, zweryfikować. Także myślę, że tak powinna wyglądać współpraca i tak też ona wygląda, myślę, w pozostałych klubach, przynajmniej jeżeli chodzi o kontakt z tymi dietetykami, z którymi mam i wiem, że współpracują z drużynami piłkarskimi. Mówimy o zgrupowaniach, mówimy o takim specyficznym czasie, kiedy zazwyczaj objętość i intensywność treningów jest wyższa w stosunku do standardowego mikrocyklu. Co wiąże się z tym, że w dużym stopniu zawodnicy muszą kłaść nacisk na regenerację. Niezależnie, czy to jest to trening motoryczny, czy tam elementy motoryczne, czy chociażby sposób odżywiania. Według mnie, i nie wiem, czy mówię dobrze, jest prosto, jeżeli tak nie jest, ale sposób odżywiania ma największy wpływ na to, czy zawodnik jest w stanie się zregenerować, czy nie. Więc teraz powiedz mi, jak tak naprawdę ma duży wpływ regeneracja, sposób odżywiania na regenerację i jak powinien wyglądać sposób żywienia, żeby tą regenerację wspierać? Myślę, że procentowo trudno to wyrazić, no bo właściwie każdy element regeneracji jest równie istotny. Mam tutaj na myśli czy sen, czy po prostu fizjoterapię, ale także żywienie. No i oczywiście z mojej perspektywy to żywienie gdzieś jest na samej górze hierarchii. Patrz, a ja nie jestem dietetykiem, a też uważam, że żywienie. A no to widzisz, to znaczy, że owocnie spędziliśmy ten czas na obozie. Wiesz co, jeżeli chodzi o żywienie, to znowu możemy tak jakby wyszczególnić sobie dwie podstawowe funkcje. Pierwsza funkcja to jest czysto energetyczna, czyli traktujemy pożywienie jako po prostu źródło energii, no i tutaj głównie mamy na myśli węglowodany, a które po prostu w trakcie jednostki treningowej, tej nieco intensywniejszej, czy nawet samego meczu służą jako źródło energii. Tak, w pożywieniu mamy skrobie węglowodany, a w naszym organizmie, w naszych mięśniach te węglowodany są gromadzone w postaci glikogenu mięśniowego. Czyli równanie jest bardzo proste, węglowodany równa się glikogen, a to równa się po prostu energia do ćwiczeń. Jeżeli zaniedbamy ten element, no to może nie na pierwszym czy drugim dniu zgrupowania, ale na czwartym, piątym po prostu zacznie nam brakować energii, no i jakość tych treningów będzie po prostu zdecydowanie gorsza. Możemy też, powiedzmy, mniej więcej na równi z węglowodanami postawić białko, które po prostu służy do przebudowy tych białek mięśniowych, które są uszkadzane w trakcie jednostki treningowej. W piłce nożnej te uszkodzenia są dosyć duże, no bo tutaj dochodzi do częstej zmiany kierunków, czyli trzeba mocno wyhamować, znowu przyspieszyć i tak pewnie kilkaset razy, co oczywiście uszkadza mięśnie, dlatego tutaj białko też pełni ważną rolę. No i później już jest kaskada pozostałych składników odżywczych, czy witamin, czy składników mineralnych, czy antyoksydantów. Antyoksydanty to są po prostu substancje występujące głównie w produktach roślinnych, które łagodzą te stany zapalne właśnie wywołane tą intensywną jednostką treningową. Ale jeżeli miałbym jakoś wyszczególnić sobie najistotniejszą rolę poszczególnych makroskładników dla piłkarzy, no to zdecydowanie węglowodany, no bo po prostu dadzą nam energię do tego, żeby móc trenować. I u zawodników, i to nie tylko tych młodszych, ale tych starszych, często dochodzi do pomieszania tych priorytetów, tak? Czyli zresztą to widać chyba najbardziej akurat po młodych zawodnikach, którzy suplementację traktują z namaszczeniem, no bo uważają, że jak coś jest w skondensowanej, skoncentrowanej formie w jakiejś fiolce, no to nagle dzieje się magia, co oczywiście nie jest prawdą. Często ten marketing robi dużo złego. Mam na myśli marketing firm suplementacyjnych. I oczywiście ta suplementacja może wspomagać procesy regeneracji, no ale tutaj podstawą jest jednak żywienie, dostarczenie odpowiedniej ilości energii w jadłospisie. I im bardziej się przyłożymy do tych podstaw, no to tym, myślę, większe korzyści wyniesiemy wtedy na boisku. I oczywiście to też nie jest tak, że nawet super zbilansowana dieta zrobi z zawodnika super piłkarza, no bo prawda jest nieco inna, ale jeżeli ktoś chce robić progres treningowy, chce dawać siebie 100% na treningach, no to na pewno bez odpowiedniej podaży energii no będzie to po prostu niemożliwe i prędzej czy później gdzieś ta jakość jednostek treningowych spadnie. No właśnie, spada nam jakość, jest kolejny dzień treningowy, nie wiem, właśnie tak jak mówisz, drugi tydzień obozu, czy trzeci mikrocykl w okresie przygotowawczym, narasta zmęczenie, narastają obciążenia i mogą pojawiać się kontuzje. I znowu, tak jak proces regeneracji, tak samo proces
doprowadzający do kontuzji, ma wiele wspólnego z tym, jak się odżywiamy lub czego brakuje organizmowi. Powiedz mi, z twojej perspektywy uważasz, no nie wiem, masz już doświadczenie, znasz wielu zawodników, współpracowałeś z wieloma zawodnikami, uważasz, że gdzie leży największy błąd, jeżeli chodzi o odżywianie w stosunku do ilości kontuzji? Czy nie wiem, czy to jest za mała podaż białka, może witamin z grupy ADEK i tak dalej, i tak dalej. No ty na pewno będziesz mógł o tym powiedzieć więcej. Ale czy masz jakieś takie swoje spostrzeżenia, co z zakresu dietetyki wpływa w największym stopniu na prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji? Wiesz co, obawiam się, że nie da się wskazać palcem konkretnych substancji, konkretnych składników. Jeżeli już szukać jakiegoś takiego związku przyczynowo-skutkowego... A może to jest jakaś, może to, przepraszam, ci wejdę słowo, może to nie jeden związek, a nawyk, jaki mają chłopaki, nie wiem, kurczę, płatki śniadaniowe, wiesz, na mleczku, a przed tobą 2 godziny ciężkiego treningu, no nie wiem, zgaduję, nie? Wiesz co, jeżeli już wskazywać jakiś taki odgórny problem, to jest problem niskiej dostępności energii. Ale to się wiąże z tym po prostu, że piłkarze, piłkarki jedzą za mało, dostarczają za mało tej energii. I wspomniałem o tym glikogenie w mięśniach, tak, tym paliwie energetycznym, a drugim takim zbiornikiem energetycznym jest wątroba. I ta wątroba dostarcza cały czas organizmowi cukru po to, żeby nasz mózg, nasz układ nerwowy mógł pracować po prostu wydajnie, tak, żebyśmy mieli odpowiednie stężenie cukru we krwi, żeby po prostu ten układ nerwowy mógł podejmować odpowiednie decyzje. Jeżeli zaniedbamy ten element, czyli po prostu jemy byle jak, nie wiemy ile do końca jemy, no to może zdarzyć się tak, że spada koncentracja, no i wtedy też łatwiej jest o kontuzję, tak, na boisku w wyniku, powiedzmy, nie wiem, rozluźnienia w cudzysłowie. I to jest tak jakby jeden element, który gdzieś tam się często wskazuje. Natomiast patrząc jeszcze przez chwilę nieco szerzej na ten problem, no to jeżeli mamy zbyt mało energii na treningach, no to na przykład, nie wiem, rezygnujemy albo nie przykładamy się do jednostki treningowej z trenerem przygotowania motorycznego. Zmierzam do tego, że ten efekt jest raczej pośredni, no bo po prostu brakuje nam energii do tego, żeby dać z siebie wystarczająco dużo na tych jednostkach treningowych, które zdecydowanie bardziej działają prewencyjnie, jeżeli chodzi o ryzyko wystąpienia kontuzji, niż niedobór, nie wiem, jakiegoś innego konkretnego składnika. Moglibyśmy sobie oczywiście wskazać, nie wiem, na przykład WAP, witaminę D3, jako substancje, nie wiem, jako składniki, które biorą udział w mineralizacji kości, tak, w budowie szczytowej masy kostnej, co w tym młodym wieku jest szczególnie istotne i na przykład w późniejszym etapie jest większe ryzyko wystąpienia złamań zmęczeniowych. Aczkolwiek no to nie jest taki proces zero-jedynkowy, że przez kilka dni, nie wiem, nie jemy na przykład produktów nabiałowych albo innych źródeł wapnia i nagle za tydzień pojawia się kontuzja. To jest raczej długoterminowy problem, a jeżeli szukać już czegoś, co może wywołać tą kontuzję albo zwiększyć jej ryzyko w takim trochę mniejszej perspektywie czasu, no to raczej niedobory energetyczne. Okej, powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy. Ja to wychwyciłem od samego początku. Często w swojej powiedzi nawiązujesz do takich ścisłych koneksji pomiędzy dietą, przygotowaniem, a mentalem. Nie wiem, czy to zauważyłeś, czy odczułeś, że jeżeli zawodnik nie ma odpowiedniej podaży energii, to nie będzie skupiony do wykonania zadań w przygotowaniu motorycznym, nie? Taki się zamyka nam kwadracik. Jeżeli on nie ma odpowiedniej podaży energii, nie będzie w stanie wykonać jakiegoś zadania, czy tam nie będzie w stanie się skupić. I nie będzie w stanie się skupić, nie będzie w stanie wykonać zadania. Więc powiedz mi w takim razie, czy jeżeli zawodnik się odżywia nieprawidłowo lub nieoptymalnie, bo nie wiem, czegoś tam nie dostarcza, to czy ty wolałbyś, żeby on, powiedzmy, miał niedobory, powiedzmy, energetyczne, czy żeby miał braki witaminowe? Czy według ciebie nie da się tego tak rozróżnić? Bo wiesz, oni jedzą różnie, nie? Zawodnicy jedzą różnie i idą zakład, że każdemu czegoś brakuje, nie? I co jest bardziej niebezpieczne w kontekście odnoszenia urazu? Czy to jest, wiesz, no tak jak mówię, braki w wapniu, tak jak wspomniałeś, czy coś innego? Wiesz co, to zależy, jak się spojrzy na ten problem właśnie, czy krótko, czy długoterminowo. Bo krótkoterminowo, no to zdecydowanie te niedobory energetyczne, no bo to się może przełożyć po prostu na gorszy trening, nie wiem, gorszy dzień podczas samego dnia meczowego. Może zabraknąć po prostu energii pod koniec spotkania.
No i na przykład, nie wiem, jest konieczność wykonania jakiegoś sprintu, dobiegnięcia do piłki, no i po prostu brakuje energii, spada ten aspekt techniczny, no i wtedy na przykład jest łatwiej o kontuzję. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie, nie wiem, chociażby ta witamina D3, której deficyty ma całkiem spora część społeczeństwa, w tym oczywiście też piłkarze, no to na przykład w okresie jesienno-zimowym łatwo jest o infekcję górnych dróg oddechowych, czyli po prostu o przeziębienie, no i wtedy tak samo zawodnik wypada po prostu z treningu. Także no, nie, nawet chyba bym się nie pokusił o to, żeby wskazać, co jest gorszym problemem, no bo jedno zagadnienie i drugie stwarza jakieś ryzyko, tylko część ta energetyczna raczej w perspektywie krótkoterminowej, no oczywiście też się może tak jakby przekładać na ten dłuższy okres naszej kondycji zdrowotnej, no ale takie nawarstwiające się deficyty poszczególnych składników mineralnych czy witamin, one też oczywiście dadzą o sobie znać, tylko raczej nie z dnia na dzień, tylko za jakiś czas. I tak pytałeś też o to, co jest ważniejsze. Ja uważam, że priorytetowo powinniśmy sobie postawić odpowiednią podaż energii na pierwszym miejscu, no bo nawet jeżeli 50%, tu sobie strzelam oczywiście tą wartością, ale chodzi po prostu mi o zobrazowanie tego problemu, nawet jeżeli połowę tego zapotrzebowania energetycznego dostarczymy produktami o trochę wyższej jakości odżywczej, czyli na jakimś nieprzetworzonym jedzeniu, będzie trochę tam warzyw, produktów pełnoziarnistych, to jest duże prawdopodobieństwo, że tych deficytów unikniemy. Natomiast jeżeli nawet będziemy mieli idealną dietę, ale tej energii będzie zbyt mało, to jest też tak jakby ryzyko, że raz, że będzie energii zbyt mało, a dwa, że w wyniku tego, że ilościowo jest tego za mało, no to pojawią się też deficyty jakichś poszczególnych składników mineralnych i witamin. Tak, zresztą nawet patrząc na zawodników, zawodnicy są dość szczupli, nie? Ostatnio miałem okazję z kilkoma osobami dyskutować na temat procentowej masy mięśniowej u zawodników. Nie? I sam zdecydowałem się troszkę podrążyć temat i poprowadzić taki webinar o demonizowanej hipertrofii wśród piłkarzy. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym, czy nie. Ja się spotkałem z tym wielokrotnie. O micie oczywiście, że masa mięśniowa spowalnia i tak dalej. Natomiast właśnie z taką rzeczą się spotkałem, że zawodnicy boją się trenować na przykład siłowo, i boją się w ogóle procesu nabierania masy mięśniowej, że to spowoduje, nie wiem, ich spowolnienie czy tam pogorszenie wydajności na boisku. Ja się chciałem zapytać Ciebie, po pierwsze, wydaje mi się, że odpowiedziałeś już na to pytanie, ale czy według Ciebie to prawdą jest, że zawodnicy mają zbyt niską masę mięśniową? To jest pierwsze pytanie, odpowiedz od razu. Myślę, że dobrym przykładem jest właśnie ten projekt Talent Pro, w którym braliśmy udział. Znaczy, tutaj jest po części usprawiedliwieniem to, że znaczna część chłopaków była jeszcze przed okresem pokwitania i oczywiście ten przyrost masy mięśniowej był przed nimi. Natomiast no, rozmawiając indywidualnie z zawodnikami, no też można było się przekonać o tym, że ta częstotliwość treningów o charakterze siłowym to w skali tygodnia jest jedna jednostka treningowa. I to jest czasami dobrze, wcale jest tego dobrze. Nie było. A ten etap, w sensie nie wiem, wiek 14, 15, 16 lat, to jest jak najbardziej etap, gdzie już na ten aspekt powinno się zwracać uwagę. No bo później okazuje się, że 17, 18 czy 19-letni chłopak, gdzie ma szansę wybić się i dostać do nie wiem, Premier League albo gdziekolwiek indziej na zachód czy na wyspy, no to po prostu odstaje fizycznie od swoich rówieśników z innych krajów, którzy po prostu są dwa razy więksi od nich. Poza tym być może są osoby, którym przybieranie masy mięśniowej przychodzi z łatwością, ale to są naprawdę jakieś pojedyncze, incydentalne przypadki, natomiast większość osób musi się nieźle nacharować, żeby tą masę mięśniową zwiększyć. No i takie jest zadanie trenera przygotowania motorycznego, żeby treningiem tak pokierować, no żeby to nie wpłynęło negatywnie na te aspekty motoryczne. Jeżeli to będzie po prostu budowanie, nie wiem, mocy i tak dalej, tych wszystkich parametrów, które są potrzebne na boisku, to wręcz przeciwnie, ta masa mięśniowa nie zaszkodzi, a pomoże, bo zawodnik się będzie lepiej rozpychać, nie wiem, generować większą ilość mocy, czyli te sprinty będą po prostu szybsze. No zresztą tobie akurat tego tłumaczyć, myślę, i widzom, słuchaczom nie trzeba. I widzom, i słuchaczom. Tak, i widzom, i słuchaczom, zgadza się. Także tak, myślę, że to jest aspekt zaniedbany. I oczywiście od strony żywieniowej największą robotę tutaj robi po prostu odpowiednia podaż białka. I tak już podając konkretne liczby, to powinno być około 1,6 g białka na kilogram masy ciała na dzień. Czyli oczywiście indywidualnie w zależności od masy ciała ten poziom dostępności białka w ciągu
doby będzie zróżnicowany. Natomiast a ja ci tu wejdę w słowo, przepraszam, zapamiętaj myśl, którą masz dokończyć, ale wejdę ci słowo, bo często podejrzewam, że zawodnicy, jeżeli czytają w ogóle na ten temat, no to można się spotkać z takim stwierdzeniem, że białko roślinne nierówne jest białku zwierzęcemu, że to jest niepełnowartościowe, nie wiem, pochodzące z ryżu i tak dalej. Nie powinniśmy w ogóle wbijać sobie w bilans. A jak jest z twojej perspektywy? Jak ty liczysz podaż białka i uzupełnienie tej podaży poprzez dietę? Czy liczysz każde białko? No bo nie wiem, wiesz, bierzesz jakąś tam aplikację, no ona liczy rzeczywiście każde białko, łącznie z białkiem z warzyw. Powinno się uwzględniać wszystkie białka, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, chociaż faktycznie te pochodzenia roślinnego są nieco gorsze pod tym względem, że mniej efektywnie się trawią w naszym przewodzie pokarmowym i mają trochę gorszy komplet aminokwasów, ale tak jakby te niedoskonałości z łatwością można skompensować po prostu nieco większą ilością właśnie białka roślinnego. Czyli jeżeli damy trochę więcej, a nie wiem, białka roślinnego, no to efekt jest taki sam, jest porównywalny. Natomiast czy polecać dietę roślinną zawodnikom, czy nie, to jest kwestia raczej indywidualna. No bo jeżeli spojrzymy na przykład, nie wiem, na młodego zawodnika, który mieszka w bursie i polecilibyśmy mu dietę roślinną, je, nie wiem, 3 posiłki dziennie, no to tutaj już istnieje duże ryzyko, że ta dieta będzie niedoskonała i lepszym wyborem było po prostu nierezygnowanie z produktów odzwierzęcych. Natomiast jeżeli ktoś to robi z głową, to jak najbardziej tak jakby dieta roślinna może być równie dobra jak dieta wszystkożerców, czyli dieta, gdzie nie wykluczamy żadnej grupy produktów. Natomiast no, każde wyrzeczenie, każde ograniczenie wymaga jakiegoś dodatkowego nakładu pracy z naszej strony, dlatego jeżeli już miałbym coś polecać zawodnikom, to raczej zadbanie o dietę ogółem niż zaczynanie od tego, że rezygnujemy z jakiejś grupy produktów, bo konsensus naukowy jest taki, że dieta roślinna w najlepszym wypadku jest tak samo dobra jak dieta wszystkożerców, natomiast nie jest skuteczniejsza niż model żywieniowy, gdzie to mięso i produkty nabiałowe, produkty zwierzęce po prostu są. Wydaje mi się, że właśnie ważną rzeczą jest, o której musimy wspomnieć, żeby każdy sobie to zapamiętał, że tak jak powiedziałeś, proces budowania masy mięśniowej, bo to nie jest wykonanie 12 powtórzeń, nie wiem, wyciskania na klatkę, to nagle klatka piersiowa od tego nie rośnie, tylko to jest cały proces, odpowiednia właśnie podaż kaloryczna, odpowiednia podaż poszczególnych makroskładników, no i odpowiednia intensywność, częstotliwość, dobór ćwiczeń w treningu, więc spokojnie zawodnicy, jeżeli nas słuchacie, oglądacie, to nie jest tak, że od jednego treningu siłowego w tygodniu nagle nabierzecie masy mięśniowej. A jeżeli przybieracie na wadze, trenując raz w tygodniu na siłowni, to znaczy, że niestety, ale po prostu za dużo jecie, nie wiem, na boku, macie zbyt wysoką podaż, chociaż jak tutaj Bartek zauważył, rzadko się to zdarza. Natomiast prawie niemożliwą rzeczą jest przybierać na masie mięśniowej 2 kilo tygodniowo, czy jakaś inna abstrakcyjna wartość, znaczy przybierać na wadze poprzez przybieranie na masie mięśniowej w takiej ilości. No jest to niemożliwe. Dobrze mówię, Bartek, czy nie? Tak, bardzo dobrze. Jeszcze tak, żeby podkreślić rolę trenera przygotowania motorycznego, czy generalnie samego treningu siłowego w budowaniu masy mięśniowej, to w sumie dobrze, gdybym podał konkretne liczby. Na przykład, jeżeli spożyjemy sobie rano po wstaniu posiłek białkowy, ale w ogóle nie trenujemy, to nasze mięśnie są przebudowywane właśnie w wyniku podaży tego białka przez jakieś 5, może 6 godzin. Jeżeli my poprzedzimy spożycie tego białka treningiem o charakterze siłowym, to ten proces przebudowy mięśniowej utrzymuje się 24, a może nawet 48 godzin i wiemy z badań naukowych, że jeżeli w ciągu tych kolejnych 24 godzin dostarczymy białka, to ten efekt jest synergistyczny, tak? Czyli lepiej będziemy przebudowywać mięśnie łącząc trening z białkiem, niż gdybyśmy wykonali idealny trening, ale zaniedbali ten aspekt żywieniowy. I w drugą stronę, jeżeli będziemy mieli idealną dietę, będziemy suplementowali odżywki białkowe, aminokwasy i jedli dużą ilość produktów odzwierzęcych, ale nie będzie treningu siłowego, to i tak cudów nie będzie. Dlatego tak jakby te dwa elementy muszą być ze sobą nierozerwalnie połączone, żeby po prostu móc notować efekt. I wspomniałem o tym, że ten trening o charakterze siłowym nasila ten proces przebudowy białek mięśniowych na co przynajmniej 24 godziny. Czyli jak ktoś trenuje raz w tygodniu siłowo, no to nie ma cudów, ten przyrost masy mięśniowej będzie zdecydowanie ograniczony. Wydaje mi się, że
dwa razy, trzy razy w tygodniu to jest takie optimum. Oczywiście to trzeba połączyć z tym aspektem piłkarskim, no ale tutaj już jest bardziej rola właśnie twoja jako trenera. Mi się wydaje, że jeżeli zawodnik chciałby zbudować masę, to mięśniową, taką jakościową, no to trzy razy w tygodniu to jest raczej minimum. Są oczywiście zawodnicy, którzy tak trenują, bo sam trening piłkarski też jest bodźcem dla dolnych kończyn na przykład. Nie? Oczywiście dolne kończyny są bardziej eksploatowane, no bo piłkarze bardzo często mają mocno rozbudowaną masę mięśniową w udach, w łydkach, pośladkach i tak dalej. Właściwie cała kończyna dolna. Często mają słaby tłum, wątłą górę, słabe karki. Właśnie przez to, że ten trening jest powiedzmy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Natomiast zawodnicy czy tam na wyższym poziomie, czy ci, którzy chcą pewien poziom przeskoczyć, trenują więcej po prostu, częściej, bo to stoi na przeszkodzie, żeby po treningu piłkarskim wykonać trening górnej kończyny, który zarówno będzie poprawiał regenerację, jak i sprzyjał właśnie rozwojowi masy mięśniowej. Poprawiamy regenerację dołu, a rozwijamy troszeczkę, bo to jest mikrobodziec w rozwoju masy mięśniowej górnej części. Natomiast powiedz mi, Bartek, jeżeli już mówimy o takich dodatkowych treningach, to ważnym aspektem jest no, pilnowanie tego, czy on je dużo, czy je mało, czy je za mało, czy za dużo. W ogóle jak to wiesz, jak to taki zawodnik ma zbadać, czy tam trener? Skąd ja mogę wiedzieć, że on je za mało? Czy skąd ja mogę wiedzieć, że ja jem za dużo? Nie? Jak możemy wiesz, na tym zapanować? W przypadku młodych zawodników mamy do dyspozycji coś takiego jak siatki centylowe, które określają nam, czy zawodnik prawidłowo się rozwija pod względem masy ciała, ale także wzrostu. I jeżeli taka osoba byłaby poniżej 50 centyla, to oznacza, że 50% rówieśników jest od niego albo ma wyższą masę ciała, albo jest wyższa, jeżeli chodzi o wzrost. No i jeżeli byśmy na przykład, nie wiem, poniżej 25 centyla, no to oznacza, że 75% rówieśników rozwija się w szybszym tempie i to już powinno nas zaniepokoić. I to jest tak jakby w odniesieniu do tych młodych zawodników. W przypadku już, nie wiem, 16-17-latków, czy już w tym okresie bardzo często po zakończeniu procesu dojrzewania, no to po prostu wskaźnik BMI, ten najprostszy, może być czymś, co mówi nam o tym, że może coś się dziać nie w porządku. No jeżeli ktoś ma poziom BMI poniżej 20, w mojej opinii, czy 19, BMI to jest wskaźnik masy ciała, myślę, że każdy z tym parametrem się spotkał, no to też powinna być dla nas lampka kontrolna. Jeszcze innym elementem to jest po prostu badanie poziomu tkanki tłuszczowej. Tylko, że tutaj mamy problem z narzędziami, które w sposób precyzyjny, powtarzalny monitorowałyby nam poziom tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. No i jeżeli takie badania wykonujemy w nieodpowiednich warunkach, no to też może iść z naszej strony błędny komunikat albo też błędna interpretacja wyników. No najczęściej jest to metoda bioimpedancji, która tak naprawdę bada całkowitą zawartość wody w organizmie. My natomiast wiemy na bazie właśnie literatury naukowej, że mięśnie składają się w konkretnej ilości z wody, 73%, i zmierzam do tego, że te parametry są wliczane pośrednio w oparciu o zawartość wody w organizmie. Natomiast no niełatwo się domyślić, właściwie łatwo się domyślić, że jest mnóstwo czynników, szczególnie teraz w tym okresie letnim, które zaburzają nam gospodarkę nawodnienia. Jeżeli taki zawodnik przychodzi, staje na taką maszynę odwodniony, no to tak naprawdę ten wynik już jest zaburzony. Suplementuje na przykład kreatynę, która zwiększa zawartość wody w organizmie, no wynik jest nieprawdziwy, no bo zawyża nam poziom beztłuszczowej masy ciała, czyli tej masy mięśniowej. I w sumie tych takich czynników, które zakłócają nam wiarygodność tego wyniku, jest zdecydowanie więcej. Także podsumowując, raczej powinniśmy mieć jedną metodę, która jest wykonywana w powtarzalnych warunkach i raczej nie z tygodnia na tydzień, bo to jest za krótki czas, żeby zauważyć jakieś takie rzeczywiste zmiany, tylko nieco dłuższy punkt odniesienia, nieco szerszy punkt odniesienia, na przykład przynajmniej, nie wiem, 4 tygodnie. I nawet jeżeli to jest ta metoda bioimpedancji, ten analiza składu ciała i wykonujemy to w miarę porównywalnych warunkach, to i tak powinna dla nas być w miarę wiarygodna i rzetelna informacja, że coś idzie w dobrą bądź złą stronę. Sama też chyba po prostu taka najprostsza ocena wizualna zawodnika, nie? No widzimy, czy gość jest ulany, czy nie. No nie ma chyba takiej opcji, żeby był ulany i wiesz, to podskórna, nie wiem, woda pod skórą się
zakumulowała. No nie ma takiej opcji. No jeżeli jest ulany nawet wizualnie, no to znaczy, że coś jednak w tym żywieniu chyba no, nie no gra, tak, nie? Tak. Znaczy, zgadzam się z tobą, natomiast no jeżeli ktoś, nie wiem, chce rozliczać zawodnika z braku efektu, no to wiesz, takie posługiwanie się, w mojej opinii, jakimiś subiektywnymi czynnikami, chyba gorzej wyglądasz, no to czasem może być nieprzekonujące w dyskusji, tak? Jeżeli coś jest na papierze, no nie wiem, widzisz na GPS-ie, że ktoś przebiegł mniej, że wykonał mniejszą ilość pracy, no to wtedy raczej trudno z tym dyskutować. Natomiast jeżeli coś jest subiektywnie wskazywane, to nie wiem, to może być też mniejsza motywacja dla zawodnika. Dlatego no, w mojej opinii, oczywiście tak to, o czym mówi się, z prawdą. No, jeżeli ktoś jest po prostu gruby, ulany, no to tutaj nie ma wielkiej filozofii i raczej się z tym kłócił nie będzie. No ale wiadomo, że im wyżej idziemy z poziomem wytrenowania, tym większe niuanse zaczynają mieć znaczenie. No i często też zawodnicy gdzieś są rozliczani w klubach z tej masy ciała, albo są po prostu ciśnięci z tym, żeby zmniejszyć tą masę ciała, nie licząc się tak jakby na przykład, nie wiem, ze zmianami komponentów składu ciała. Możesz po prostu ważyć mniej, ale niezależnie od, czy to będzie mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, czy masy mięśniowej. Raczej tak jakby w tym kierunku chciałem gdzieś tę dyskusję pokierować. To też rzeczywiście zauważyłem, nie zwracamy uwagi na to, ale to też trochę ten wskaźnik BMI troszkę przekłamuje, no bo on nie bierze pod uwagę masy mięśniowej, nie? No nie, no ale to tak... Według BMI-a kulturyści są otłuszczeni. Zgadza się, no ale raczej rzadko spotykane jest, żeby piłkarz miał BMI 25 i żeby to była masa mięśniowa. Raczej tak ten wskaźnik BMI, pomimo tego, że też jest w jakimś tam stopniu ułomny, to jest jakimś przynajmniej wyznacznikiem, punktem odniesienia do analizy tego. Na pewno jest prostą metodą taką benchmarkową, nie? Że nie mam żadnych środków, nie mam żadnych dostępnych badań, biorę kalkulator BMI i mam jakby informacje, czy... Tak, i to w sensie oczywiście to nie jest żadna wyrocznia, zresztą tak samo jak analiza składu ciała, ale to może być po prostu punkt odcięcia. Jeżeli ktoś nam wyskakuje poza tą skalę, no to tak jakby jest sygnał dla nas, że trzeba indywidualnie z tą osobą porozmawiać albo gdzieś ją po prostu pokierować do dietetyka czy trenera przygotowania motorycznego, żeby coś z tą osobą zrobić, co nie oznacza oczywiście, że ta grupa pośrodku mieszcząca się w odpowiednim przedziale nie ma na przykład żadnych problemów związanych właśnie z odpowiednim żywieniem czy też z tym treningiem pozapiłkarskim, ale jakieś metody trzeba takie bardziej obiektywne gdzieś oczywiście stosować, no bo później ktoś nas może z tego rozliczać. Wspomniałeś na początku rozmowy o suplementach, że zawodnicy szukają czerwonej lub niebieskiej pigułki, czyli all in one, nie najlepsze. Część suplementów powinny być wycofanych w ogóle, nie nadają się do niczego albo nie działają i są zwyczajnie ruchem marketingowym. I czy ty mógłbyś wyróżnić parę takich przekłamanych suplementów, które są cały czas w użyciu? I swoje takie, powiedzmy, koniki, które wiesz, że każdemu piłkarzowi by się przydały i jednocześnie nie są szkodliwe, a są w stanie poprawić jego, nie wiem, parametry, poprawić regenerację, po prostu sprawić, że zawodnik stanie się wydajniejszy, lepszy. Najpierw zacznijmy od tych gówno supli. Powiem ci, że trudne zadanie, bo generalnie jest ich bardzo dużo, natomiast jakbym mógł tak trochę zgeneralizować odpowiedź, to właśnie produkty typu all-in-one. Czyli jeżeli jest mnóstwo składników w pojedynczym suplemencie, to już powinno budzić w nas niepokój, bo najczęściej to jest tak, podam to na przykładzie na przykład przedtreningówek. Najczęściej jest tam kofeina, która faktycznie robi robotę i jest dostępna na rynku, dopuszczalna na rynku, dobrze zweryfikowana i skuteczna, ale jest też szereg innych substancji, które tak naprawdę są tam na dokładkę, na zasadzie może zadziała, może nie. No to powiedz, mówmy konkretami. Na przykład o czym mówisz? O tych dodatkowych substancjach, no nie wiem, tak. Jakieś przed treningówkach jest glukorolakton, albo nie wiem, może być beta-alanina, która generalnie jest skuteczna, ale pod warunkiem, że ją przyjmujemy długoterminowo w odpowiedniej dawce. W takich przedtreningówkach jest wrzucona po to, żeby wywołać bezpośrednio po spożyciu efekt parestezji, czyli po prostu tego, że nas coś swędzi. No i my sobie wkręcamy, że dobra, coś nas swędzi, czujemy, no to po prostu tak, działa. Jest jakaś, nie wiem, tauryna, która teoretycznie też może działać, no ale musimy spożyć ją odpowiednio dużo, przynajmniej, nie wiem, 15 gramów, a w takim suplemencie może być, nie wiem, 2-3 gramy albo jeszcze mniej. No nie wiem, mogą być aminokwasy rozgałęzione, BCA w jakichś po prostu takich, nie wiem, mieszankach, które teoretycznie też w jakiś sposób działają, ale nie współmiernie do kompletu aminokwasów, których dostarczymy w odżywce białkowej.
Trzeba było spojrzeć na etykietę, ale tak naprawdę w przedtreningówkach... No popatrz, Bartek, teraz uwaga. Dawaj, co tam ciekawego masz? Jedziemy. Zawartość per porcja. Beta-alanina 3 gramy. Okej, okay, no to odnosząc się od razu do beta-alaniny, ona jest gromadzona wewnątrz naszej tkanki mięśniowej w postaci karnozyny. To jest połączenie dwóch aminokwasów, między innymi beta-alaniny i histydyny. I żeby skutecznie zwiększyć dostępność tego dipeptydu, karnozyny w mięśniach, w wyniku suplementacji beta-alaniny, potrzebujemy co najmniej 6-8 tygodni. No i 3 gramy to zdecydowanie za mała dawka, myślę, że około 5-6 gramów. Ale mówisz o dawce dziennej ogólnie beta-alaniny? Czy... O dawce dziennej. Bo przy jednorazowej to już jest mocny efekt swędzenia przy 5 gramach. Tak, ale możemy sobie, z tego względu warto sobie podzielić tą dawkę w ciągu dnia przynajmniej na 3 porcje. No ale jeżeli mamy przedtreningówkę, no to musielibyśmy po prostu 3 razy dziennie tak, ją suplementować. Jest. Dlatego mówiłem, że właśnie to połączenie kilku składników w jednym produkcie, to z reguły bardziej jest działanie celowe producentów, żeby właśnie na przykład podbić ten efekt i że coś działa. No bo jeżeli dzielibyśmy produkt, w którym nie wiem, jest tylko kofeina, owszem, poczujemy ją albo i nie, jeżeli będzie zbyt mała dawka, no beta-alanina 3-4 gramy każdego zaswędzi. No, większość osób. Dalej lecimy. Uwaga, jabłczan, cytruliny. No to jest, cytrulina akurat może być skuteczna, ale znowu, żeby działała, no to raczej, ej, jeszcze powiedz, ile tam jest tych gramów? 3 gramy też. No to raczej trochę większa dawka, przynajmniej 5, 10, nawet może do 15 gramów cytruliny. Okej. Okay. Dalej. Alfa-ketoglutaran argininy. To też jest, podobnie jak cytrulina, arginina jest prekursorem do produkcji tlenku azotu, czyli po prostu w dużym uproszczeniu miałoby to lepiej. To też zdecydowanie za mała dawka, ale jeżeli chodzi i o cytrulinę, i o argininę, powiedzmy, że mają za zadanie w takim dużym uproszczeniu dostarczać więcej tlenu do naszych mięśni, czyli powiedzmy, że miałoby to poprawiać wydajność naszej pracy. Natomiast to, przynajmniej cytrulina, lepiej by się sprawdziła w wysiłkach o mniejszej intensywności osób mniej wytrenowanych, z tego względu, no, że jak ktoś trenuje piłkę nożną, no, to jest często powtarzalny wysiłek o wysokiej intensywności. I wtedy ta produkcja tlenku azotu następuje w nieco innym schemacie. I wtedy taką substancją, która lepiej by się sprawdziła do produkcji tego tlenku azotu, są właśnie sok z buraka azotany, tak? Bo to azotany znajdziemy w soku z buraka. Czyli te koncentraty soku z buraka to jest coś, co zdecydowanie lepiej by się sprawdziło dla piłkarza niż arginina czy cytrulina. No a drugi problem to jest zresztą porcja tych dwóch substancji w tym suplemencie. Okej. Okay. Następnie mamy taurynę i tyrozynę po gramie. No to tauryny już wspominałem, że zdecydowanie za mało. I tyrozyna też jest 1 gram? To w każdym przypadku, to niestety działa w większości tego typu suplementów wieloskładnikowych, bo to jest przytreningówka jakaś, tak? Tak, tak. A możesz pokazać jaka, czy nie? Czy nie robimy ten... Nie, no nie robimy reklamy. Wiesz co, ale to nie dotyczy pewnie tego produktu, który masz. Kofeiny, a ile jest kofeiny? On jest pusty. Okej, okay, a powiedz ile jest kofeiny? Jest pusty, ale w opakowaniu trzymam co innego, więc... A możesz powiedzieć, ile tam jest kofeiny? Jest kofeina? Ja jeszcze na koniec jest kofeina. A, dobra, no. No i uwaga, teraz kofeiny, czyli najbardziej efektywnej przedtreningówki jest tylko 0,3 grama. W porcji? Tak. Wiesz co, to nie do końca jest... 300 mg. Tak, 300 mg. Rekomendacje są takie, żeby dostarczać od 3 do 5 mg na kilogram masy ciała. Czyli powiedzmy, że dla kogoś to waży 70 kg, nawet jeżeli weźmiemy tą górną porcję 5 mg, no to mamy 350 mg. Czyli powiedzmy, że dla takiego przeciętnego zawodnika to jest optymalna porcja. Tylko, że przy okazji dostajemy w pakiecie szereg substancji, które tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, o ile jakiekolwiek, że przyniosły jakieś korzyści sportowe. Natomiast z przetreningówkami jest taki problem, że często poza tym, co jest na etykiecie, mają w pakiecie coś ekstra. I jeżeli spojrzelibyśmy na przykład na stronę Polady, która co jakiś czas publikuje suplementy, na których wpadli
zawodnicy na kontroli antydopingowej, no to okazuje się, że duża część tych produktów to są preparaty przedtreningowe. Dlatego tutaj tak jakby kolejne ryzyko, poza tym, że wydajemy po prostu pieniądze na suplement, który owszem może działać dzięki właśnie obecności kofeiny, ale zawiera substancje, które po prostu w cudzysłowie wysikujemy, no to jeszcze przy okazji możemy wpaść na jakieś kontroli antydopingowej. Jeżeli weźmiemy sobie po prostu kofeinę, efekt będzie, będzie albo i nie będzie, bo tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę efekt placebo, który na część mniej doświadczonych zawodników przekonanych o tym, że suplementy działają, no też może w jakimś tam stopniu podnosić tak, te zdolności wysiłkowe. Dlatego też często może tak być, jak ktoś bierze taką przedtreningówkę, to mówię, działa na niego zdecydowanie lepiej niż sama kofeina, no bo nie ma tej aury magiczności wokół nie wiem, na przykład podwójnego espresso, tak jak ma to miejsce w przypadku czegoś, co pijemy w fiolce. Ale no jest zdecydowanie więcej minusów niż potencjalnych zalet tego typu produktów wieloskładnikowych. Ale tak jeszcze zamykając ten temat, jak zacząłem mówić już o konkretnych dawkach, to samo może być z tymi suplementami, które działają. Czyli ktoś może sobie kupić kofeinę, ktoś może kupić sobie kreatynę czy beta-alaninę, ale jeżeli będzie suplementował ją nieodpowiednio, w nieodpowiednich dawkach, przez zbyt krótki okres, no to tak naprawdę to będzie podobny schemat działania. Czyli my suplementujemy coś, co potencjalnie może działać, ale ze względu na nieodpowiednie zaplanowanie tego protokołu suplementacji, nie osiągniemy tego potencjału. To samo myślę jest z treningiem. Tak, ktoś może trenować z trenerem przygotowania motorycznego, ale zrobi jedną, albo nagląda się YouTube'a, zrobi jedną jednostkę treningową w ciągu tygodnia i zrobi ją nieodpowiednio, no to on się będzie łudził, że to coś mu da, no a w rzeczywistości może sobie zaszkodzić. Myślę, że podobnie można spojrzeć na kwestię suplementacji. A powiedz mi w takim razie, czy moglibyśmy wyróżnić, nie wiem, 3 do 5 top supli, czyli tych, których powiedzmy ty najczęściej wkładasz w dietę, zarówno jakiś witaminowych suplementów, minerałowych suplementów wraz z dawkami, jakie uważasz, że średnio powiedzmy ważący 75 kg zawodnik powinien przyjmować? To wiesz co, jeżeli chodzi o takie powiedzmy o suplementy o charakterze prozdrowotnym, to na pewno witamina D. Ja tutaj najczęściej daję 2000 jednostek międzynarodowych na dzień. I tak naprawdę niezależnie od masy ciała, no bo ten tak jakby parametr tutaj nie determinuje dawki, kwasy omega-3. Natomiast no tutaj tak jakby dawka i częstotliwość suplementacji też jest po części zależna od tego, czy ktoś jada na co dzień tłuste ryby morskie, czy nie. Jeżeli ktoś je łososia na przykład raz, dwa razy w tygodniu, to tak naprawdę ta suplementacja nie jest obligatoryjna. Natomiast jeżeli ktoś całkowicie rezygnuje z tych ryb, niezależnie z jakich powodów, no to warto te kwasy omega-3 suplementować. Co do dawki, no to tutaj zależy od tego, czy to jest olej rybi, czy już jakiś suplement, w którym mamy konkretnie wyszczególnione kwasy EPA i DHA. Według rekomendacji to powinno być do 500 mg łącznie EPA i DHA, chociaż te rekomendacje są bardzo bardzo różne i tutaj akurat nie chciałbym konkretnie podawać dawki, no bo tutaj raczej trzeba było indywidualnie podejść do tego zagadnienia. Kreatyna uważam, że też warto suplementować. Tutaj już bardziej ta suplementacja o charakterze takim sportowym i od 3 do 5 gramów dziennie. Ale to mówisz o stałej suplementacji, czy? Właśnie chciałem ten dopowiedzieć. Są tak naprawdę dwie możliwości. Natomiast w przypadku piłkarzy uważam, że suplementacja przewlekła jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Po prostu zaczynamy sobie suplementować na przykład 3-5 gramów po treningu i kontynuujemy tą suplementację aż do zakończenia sezonu. Jest coś takiego w przypadku kreatyny jak model ładowania tej substancji, czyli przez 5 dni, 4 albo 5 razy dziennie przez po 5 gramów suplementujemy ten składnik i kontynuujemy ten model przez 5 dni i teoretycznie osiągamy ten sam efekt wysycenia mięśni tą substancją, co po takiej długoterminowej suplementacji 5 gramów dziennie przez okres 30 dni. Czyli po prostu dochodzimy do tego samego punktu, tylko w nieco krótszym czasie. Natomiast no w piłce nożnej może być taki problem z tym drugim modelem, o którym przed chwilą mówiłem, że jeżeli coś się dzieje szybko, no to szybko zwiększamy masę ciała, bo tak jakby efektem ubocznym suplementacji kreatyny jest wzrost zawartości wody w organizmie. Czyli po prostu w ciągu 5 dni możemy zwiększyć masę ciała o na przykład o około 2%, powiedzmy około 2 kg.
żeby zaakumulować swoją wartość. No i ktoś się może po prostu czuć niekomfortowo. Często gdzieś takie pojawiały się komentarze, przynajmniej od osób, z którymi współpracowałem, że pojawia się jakaś sztywność mięśni, chociaż w badaniach na przykład suplementacja kreatyny jest związana z mniejszym ryzykiem kontuzji, jeżeli chodzi o urazy mięśniowe. No, ale podsumowując, w mojej opinii lepiej po prostu długoterminowo zacząć sobie już w okresie przygotowawczym i wtedy mija to powiedzmy te 30-40 dni, rozpoczyna się sezon, no i my jesteśmy powiedzmy sobie już wysyceni tą kreatyną i możemy czerpać korzyści z niej płynące przez cały okres trwania później sezonu. Beta-alanina to też jest super. Bartek, jeszcze ci wejdę w słowo, kontynuując kreatynę. Jeżeli stosujesz ją przewlekle, to czy to jest całoroczne? No bo mówiłeś o sezonie, nie? Między sezonami są różne przerwy. Czy uważasz, że jeżeli suplementujemy to w trakcie sezonu, czy zaczynając powiedzmy, no operujmy miesiącami, to jaki stosunek przyjmowania do czasu przerwy powinien być? Czy to cały rok jedziemy ciągle? W przypadku starszych zawodników ja bym po prostu nawet można, równie dobrze można było nie przestawać tej suplementacji. Generalnie po około 4-6 tygodniach od zaprzestania suplementacji wracamy do punktu wyjściowego. Czyli później po prostu potrzebujemy znowu podobnego czasu, żeby wrócić do punktu wyjścia. Tak naprawdę to w mojej opinii, jak jest już przerwa, no to wtedy warto sobie odpocząć od wszystkiego, no bo to też jest jednak jakiś rytuał, jakiś schemat, tak, że codziennie coś suplementujemy, bierzemy. I w mojej opinii już tak jakby ta przerwa od suplementacji bardziej jest podyktowana tym aspektem psychologicznym niż koniecznością fizjologiczną, bo równie dobrze moglibyśmy z tego nie rezygnować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo akurat suplementacji kreatyną, no to jest temat dosyć dobrze przywałkowany w literaturze i ten czas suplementacji nieprzerwanej wynosi w niektórych badaniach nawet 5 lat i nic się złego nie dzieje. Warto też podkreślić, że mówiąc cały czas o kreatynie, mam na myśli po prostu monohydrat kreatyny, tą najprostszą formę, bo to ona najczęściej w badaniach naukowych jest testowana. I jeżeli też chodzi o ten profil bezpieczeństwa, to odnosi on się właśnie przede wszystkim do monohydratu kreatyny, no bo z tą substancją mieliśmy największe do czynienia w pracach naukowych. Natomiast każda alternatywna forma może być równie skuteczna, ale nie musi, z tego względu, że często jest aplikowana w alternatywnej formie, na przykład w formie kapsułek, a to stwarza takie ryzyko, że dostarczymy zbyt małej porcji, właściwie ilości kreatyny w pojedynczej porcji. No bo producenci ładują na przykład na etykiecie, że trzeba suplementować 3 kapsułki dziennie, no i daje to nam na przykład, nie wiem, 2 gramy kreatyny, tak? Czy zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o tą optymalną ilość. To jest tak jakby jeden problem. A drugi jest taki, że jeżeli mamy alternatywną formę kreatyny, na przykład, nie wiem, jabłczan kreatyny, no to mamy też ten kwas jabłkowy, tak, tą dodatkową cząsteczkę, która zabiera nam z tego 1 grama tego proszku część miejsca dla kreatyny. W przypadku monohydratu kreatyny mamy tylko kreatynę i kłopot z głowy. Czyli w zależności od formy często musimy kompensować większą porcją, czyli więcej suplementować tego konkretnego suplementu, żeby dostarczyć tej konkretnej, optymalnej porcji równoważnika monohydratu kreatyny, tych 5 gramów. A nie wiem, czy się spotkałeś, ale ja nawet niedawno miałem taką dyskusję na ten temat. A propos porównania monohydratu i jabłczanu i retencji wody w organizmie. Czy to jest mit, że jabłczan ma mniejszy procent retencji wody w organizmie niż monohydrat? Monohydrat, nie hydrat? Monohydrat. Tak, bo to też często gdzieś tam jest przejęzyczenie. Wiesz, to właśnie tak jakby odnosi się do tych proporcji. Jeżeli my, w sensie tak jakby kreatyna, jeżeli jest odpowiednio suplementowana, to jej zadaniem, to wystaje, tak jakby to też jest objaw skutecznej suplementacji. Jeżeli dostarczyliśmy odpowiednio dużo kreatyny, no to wtedy efektem ubocznym powinna być zwiększona retencja. Bo po prostu kreatyna jest cząsteczką higroskopijną, czyli silnie wiąże wodę. Jeżeli zwiększyliśmy masę ciała, zwiększyła się retencja wody w organizmie, no to oznacza, że zrobiliśmy tę robotę, którą trzeba. Jeżeli tego efektu nie ma, to znaczy, że coś z tym naszym protokołem suplementacji było nie tak, czyli albo suplementowaliśmy za mało, albo też jest takie prawdopodobieństwo, że jemy na przykład na tyle dużo produktów odzwierzęcych, szczególnie mięsa, każdego dnia w diecie, no że już ten poziom wysycenia mięśni jest na tyle duży, że nie mamy tego marginesu na zwiększenie tego poziomu w wyniku suplementacji. Tak też się może
może dziać. Także tak jakby już podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, w przypadku odpowiedniej suplementacji i jabłczanu kreatyny, i monohydratu kreatyny, ten efekt retencji powinien być taki sam. Jeżeli jest mniejszy w wyniku suplementacji jabłczanu kreatyny, to jest to tylko i wyłącznie podyktowane tym, że łącznie dostarczamy tej kreatyny mniej niż powinniśmy, na przykład w wyniku tego, że suplementujemy ją w kapsułkach albo po prostu tego proszku jest za mało. A czy są jakieś normy, które mówią jednoznacznie, ile więcej wody powinieneś przyjmować, suplementując kreatynę, czy nie ma to według ciebie żadnego znaczenia? Nie, w sensie wiemy, że tak jakby ta retencja wody jest większa, ale nie ma żadnego, współczynnika, przelicznika, który mówiłby nam, że w wyniku suplementacji pij dwie szklanki wody więcej. To raczej działa homeostatycznie, czyli jeżeli mamy większe zapotrzebowanie na płyny, właśnie w wyniku zwiększonej retencji, no to nasz organizm sam się o to upomni, stymulując po prostu nasze pragnienie. Czyli tutaj raczej zdroworozsądkowo trzeba tego podejść, żeby mieć po prostu przy sobie cały czas jakieś źródło płynów, butelkę wody. Rozumiem. Dobra, czyli mamy... Jeszcze jak mogę wrócić na chwilę do tych kwestii regeneracji, tych podstaw, to w sumie coś, o czym zapomniałem, a co jest mega istotne, czyli właśnie nawodnienie. I z tym ogrom zawodników... A propos nawodnienia, twoje zdrowie. To jest coś, z tym wielu zawodników ma problem. A jest to właściwie absolutnie podstawa. I takim podstawowym błędem jest to, że po prostu dużo osób nie zabiera ze sobą butelki wody za każdym razem, szczególnie w takie dni. A to jest już taki podstawowy, zdrowy nawyk, żeby mieć to źródło płynów przy sobie. A już tak podchodząc do sprawy bardziej treningowo, no to właśnie w tym okresie letnim dochodzi do bardzo dużych strat płynów razem z potem. A jeżeli tracimy, wypacamy się, no to równocześnie tracimy elektrolity, szczególnie sód. I pod względem przywrócenia tej gospodarki wodnej na odpowiednie tory, no to samo picie wody może nie wystarczyć. I wtedy warto też dorzucić elektrolity. Jakiś podstawowy na przykład Orsalit i to powinno już zrobić robotę. I zresztą mówiłem też o tym na przykład przy okazji zgrupowań Talent Pro, gdzie wielu zawodników dostawało feedback i mówili, że piją więcej wody, ale tak jakby w wyniku pomiaru ciężaru właściwego moczu, to jest metoda oceniająca właśnie stan nawodnienia organizmu dzień po treningu rano, z samego rana, okazywało się, że wcale nie ma efektu poprawy. Jeżeli zaczęli sobie dodawać elektrolity, okazało się, że szybko ten stan rzeczy się poprawił. Równie dobrze mogliby więcej dosalać posiłków, efekt powinien być porównywalny, no ale jeżeli mówimy, że ktoś ma dosalać, to może dosoli, może nie, jeżeli dostaje butelkę, wrzuca sobie elektrolity, no to jest duże prawdopodobieństwo, że się z tego wywiąże i my też możemy taką osobę z tego rozliczyć. Z tego, czy sypną 5 czy 3 gramy soli, już niekoniecznie. No dobra, czyli co? Mamy kreatynę, mamy omega, mamy witaminę D3. Kofeina od 3 do 5 mg na kilogram masy ciała. Przed treningiem bądź przed meczem, tutaj tak jakby czas spożycia jest bardzo indywidualną kwestią. Od 3 nawet do 5 godzin. Można też na przykład wciągnąć żel energetyczny z kofeiną w trakcie samego treningu, czy nawet w trakcie meczu. Natomiast no tutaj tak jakby to trzeba już indywidualnie wypracować, czy ten schemat suplementacji na nas działa. Można wypić na przykład, część kofeiny dostarczyć w postaci kawy, w postaci espresso przed meczem, czy przed treningiem. Tylko tutaj też trzeba pamiętać o tym, że ta kofeina, właściwie kawa może nawet bardziej, może działać drażniąco na przewód pokarmowy i po prostu możemy skończyć w toalecie, jeżeli dodatkowo jeszcze dołożymy do tego stres. Także no tutaj tak jakby już nie ma konkretnego, uniwersalnego modelu suplementacji. Znaczy inaczej, taki punkt wyjścia to jest po prostu suplementacja 3 mg na kilogram masy ciała 3 godziny przed treningiem. Ale tak jakby od tego schematu jest dużo odgałęzień, dużo możliwości. I trzeba o tym pamiętać, gdyby ktoś mówił, że na niego kofeina nie działa albo że się źle po niej czuje, to trzeba pamiętać, że jest jakaś alternatywa, którą można przetestować. Kofeina i suplementy jeszcze, odżywka białkowa, to jest coś, co może znaleźć się w diecie, ale nie musi. Tutaj tak bardziej zależy to od ogólnego modelu schematu żywieniowego. Jeżeli dostarczymy odpowiednio dużą ilość białka razem z dietą,
to tak jakby ten dodatek białka w postaci odżywki białkowej wcale nie musi nam przynieść dodatkowych korzyści, ale to też jest jakiś element psychologiczny, właśnie. Trochę placebo i można to wkomponować, natomiast w przypadku młodych sportowców warto też pamiętać, że teraz tak jakby rynek został zalany produktami wysokobiałkowymi, szczególnie jogurtami i myślę, że zdecydowanie łatwiej w wielu sytuacjach jest wejść do Żabki, do Biedronki, kupić jogurt typu Skyr, który w opakowaniu będzie miał 20 gramów białka, niż nawet kupować, zamawiać odżywkę białkową i zabierać ją ze sobą w każde możliwe miejsce. Pamiętać też trzeba o tym, no, że często te odżywki leżą w plecaku. Jeżeli ktoś by sobie jeszcze rozrobił to wcześniej z mlekiem, to raz, że od strony mikrobiologicznej jest duże ryzyko, że coś tam się rozrośnie, ale no też może to po prostu gorzej smakować. Natomiast jeżeli byśmy porównali odżywkę białkową do takiego jogurtu wysokobiałkowego, to raczej różnic specjalnych w skuteczności stymulacji tego procesu przybudowy białek mięśniowych nie będzie. Ale jednak ten efekt placebo jest bardzo silny, nie wiem, czy z tym spotkałeś, ale jak o tym zacząłeś mówić, to od razu mi się śmiech zaczął krzyczeć, bo często spotykam się z takim przeświadczeniem nie młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają wchodzić w jakieś tam suplementacje czegokolwiek, że biorąc białko po treningu, no to już pomijam to, że oni rosną, nie? To już pomijam kwestię, ale biorąc białko po treningu, jesteś w ogóle pewny, że się zregenerujesz. Wiesz, to w ogóle tak mocno się to gloryfikuje, suplementację białkiem. Nie wiem, czym się suplementujesz? No biorę białko. No dobra, ale czemu bierzesz białko? No co, brakuje ci z diety? Nie dojadasz? Wiesz, na tej zasadzie, no bo to nie jest absolutny obowiązek, tak jak słusznie zauważyłeś, nawet kwestii potreningowej w obecnych czasach wygodniej jest wziąć sobie, nie wiem, jakieś tam od Bakomy, czy tam innych skyrów teraz jest w każdym sklepie. Mogę się tylko pochwalić. Chodzisz na stację, masz skyr. Że właśnie napisałem e-booka Śniadania dla sportowców i między innymi zrobiłem tam takie porównanie, już nie pamiętam, czy tam jest około 30 jogurtów, raczej większość tych dostępnych na rynku, które po prostu porównałem pod względem składu dodatkowych substancji. Także myślę, że to też jest taki wartościowy e-book, książka, gdzie można po prostu już tak konkretnie na produktach sobie przeanalizować i później tak jakby już to sobie wrzucić w takie swoje nawyki żywieniowe, po jakie produkty sięgać. Ja widziałem tego e-booka, uważam, że to jest mega fajna opcja, zarówno dla trenera, naprawdę, jeżeli jesteś trenerem, słuchasz lub oglądasz ten odcinek, to koniecznie zobacz link w opisie, my zostawimy link, bo gdzie, Bartek, można tego e-booka zobaczyć, nabyć? Na stronie Akademii Dietetyki Sportowej, akademia.des.pl. My zostawimy linka w opisie, nie? Będzie wygodniej. Bardzo. Zobaczcie koniecznie, zaznajomcie się z tym e-bookiem, bo jest tam masa ciekawej wiedzy, tak jak powiedziałem, zarówno dla trenera, żeby zobaczyć w ogóle co, do czego, jaka cegiełka, ale i dla piłkarza, z uwagi na to, że na koniec e-booka jest masa ciekawych przepisów. Na przykład mi bardzo przypasowała, to ci od razu powiem, jaglanka ze skyrem, którą właśnie wziąłem z tego e-booka, więc serdecznie wam polecam, zobaczcie, bo jest śniadanie, nie wiem ile się je robi tą jaglankę, parę minut dosłownie, więc to jest oszczędność czasu, a naprawdę jest bardzo, bardzo dobre przede wszystkim. No i Bartek tam wypisał oczywiście wszystkie makroskładniki, więc jeżeli liczysz swoje kalorie, liczysz makroskładniki, to bez żadnego problemu będziesz mógł do każdej aplikacji liczącej to właśnie śniadanie wpisać. Natomiast tak podsumowując to, o czym powiedziałaś, o tej odżywce białkowej, to nie ma co jej demonizować, ale też nie ma co jej gloryfikować. Tak, bo dokładnie, są produkty, złoty środek, nie? Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma, kupuje, spoko, w sensie to tak jakby raczej też nie zaszkodzi. No bo akurat u sportowców też jest często problem, że tego białka jest za mało, ale trzeba pamiętać, że często jest wygodniejsza alternatywa, może nawet bardziej odżywcza, no bo trzeba pamiętać, że jogurty raz, że zawierają bakterie probiotyczne, jeżeli chodzi o większą część jogurtów, nawet tych wysokobiałkowych, a druga rzecz jest taka, że często do tych produktów jest dodawane mleko w proszku albo nawet po prostu odżywka też białkowa, ale częściej mleko w proszku i dodatkowo mamy dużą ilość wapnia w takim produkcie. W odżywce białkowej, jeżeli przygotujemy ją na wodzie, no to tego już nie ma, jest znikoma ilość wapnia. I też trzeba o tym pamiętać, że te korzyści wynikające z jedzenia żywności, a nie suplementów, mogą być właśnie znacznie, znacznie większe, ale nie muszą.
No właśnie, więc lepiej produkty, aniż tam jakieś dodatki. Bo jeszcze wiesz, co jest hitem? Baton proteinowy. Też jest hitem. Ja nie mówię, ja jem batony proteinowe raz na jakiś czas, ale nie zastępuje mi to posiłku, tylko wzbogaca, no nie wiem, do jaglanki na przykład z twoim skyrem. Dorzucam baton białkowy głównie dlatego, żeby dosłodzić, bo nie używam innych słodzików, miodów, cukrów nie używam. A jednak skyr z samymi płatkami jaglanymi jest średnio słodki, umówmy się. No, jest żeby banan, jest miód, jest syrop plonowy. No ja tak, śmieję się, tak. Ale ja miodu nie dodaję osobiście. A na przykład dokrawając sobie baton proteinowy, daje mi to głównie uczucie słodyczy, nie? No, a ostatecznie jeden baton proteinowy... Nie, ten mój jęk zawodu raczej dotyczył tego... W ogóle zachęcam do wejścia na moją stronę bartekpomorski.pl i tam jest właśnie taki artykuł o batonach białkowych. Tam może aż tak dokładnej analizy rynku nie robiłem, ale wybrałem chyba z 5 czy 6 batonów białkowych, żeby pokazać, jak duże skrajności są między nimi. W sensie, owszem, możemy znaleźć batony białkowe, które są idealne i z czystym sumieniem można je polecić. A zrobisz jakąś reklamę od razu? Wiesz co, już nawet nie pamiętam, kto był na pierwszym miejscu, ale myślałbym sobie. Bardzo możliwe. Tam były chyba ze 3 batony takie wymienione przeze mnie godne polecenia, ale nie pamiętam, bo ten artykuł napisałem już, nawet nie pamiętam kiedy, pewnie ze 3 lata temu i pewnie jest więcej produktów, które można było polecić. Ale tak jakby za wiele się nie zmieniło w takiej samej koncepcji, w sensie, że jest dużo produktów, batonów białkowych, które po prostu mają doklejone high protein, ale często to, nie wiem, jest hydrolizat białka roślinnego, który pełni bardziej funkcję tego, żeby poprawić teksturę produktu, ale niekoniecznie wnosi nam dużo od strony takiej odżywczej, jeżeli chodzi o źródła aminokwasów do przebudowy mięśni. Nie wiem, często na etykiecie jest zwalnięte na przykład, nie wiem, 30% białka w produkcie, no ale jeżeli sobie odniesiemy to do gramatury, no to okazuje się, że tego białka jest, nie wiem, powiedzmy 8 gramów albo 9 gramów, tak. Czyli nieproporcjonalnie za mało w stosunku do tej optymalnej wartości co najmniej 20 gramów. Często jest ogrom dodatków, tutaj nie mówię tylko o słodzikach, tylko po prostu o wypełniaczy i szeregu innych produktów. Zawiesiłem się przez chwilkę, bo otworzyłem sobie stronę. Na przykład Quest Protein Bar, 21 gramów, głównie tutaj białka mleczne. Jest One Bar i tak akurat tylko 2 były. Z tych gorszych to na przykład, nie wiem, Matrix Pro, widzę, że tutaj wymieniłem, Sante Go On Protein Bar. I co tutaj jeszcze było? Incospore Extreme Protein. W sensie to tak jakby nie ma co się sugerować tymi konkretnymi przykładami, bo to są tylko wymienione kilka. Wiadomo, że teraz tych produktów jest zdecydowanie więcej. Natomiast tak jakby, jeżeli miałbym jakoś to spuentować, to także niestety trzeba zajrzeć na etykietę i spojrzeć, co jest w tym produkcie. I myślę, że po przeczytaniu tego artykułu nikt nie będzie miał specjalnie problemu z tym, żeby rozszyfrować, co kryje się pod pojęciem dobry baton wysokobiałkowy, a co pod pojęciem zły baton wysokobiałkowy. W sensie niestety w naszym polskim ustawodawstwie nie ma jakichś mechanizmów, które ułatwiałyby nam po prostu podjęcie decyzji. Raczej to spoczywa na barkach konsumenta i to my musimy się zdecydować na to, co jest dobre, a co nie. Dobra. Słuchaj, tak jak ci mówiłem, a słuchaczom jeszcze o tym nie wspominałem, ale wrzucałem informację jakiś czas temu na początku tygodnia, że będę rozmawiał z tobą i pojawiło się masa pytań. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, z uwagi na ograniczenia czasowe. Tych pytań jest 25 na 2 fanpage'ach. My wybierzemy jeden z każdego, więc najpierw z grupy Przygotowanie Motoryczne, Better Way. Na część tych pytań już odpowiedzieliśmy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć wszystkie te pytania, to są dostępne na naszej grupie Przygotowanie Motoryczne Better Way i Szybszy na boisku. Możecie bez problemu dołączyć do tych grup. Dobrze. Bartku. To jest dobre pytanie i zadamy je. Od Witka. Jak wygląda na profesjonalnym poziomie indywidualizacja żywienia i suplementacji? Jak często zbierane są informacje o ewentualnych brakach i niedoborach w organizmie? Czy to między innymi badanie krwi? Raczej nie. Raczej analiza dziennika żywieniowego.
Możemy oczywiście wykonać badania krwi i na podstawie badań, wyników badań krwi ocenić stan zaopatrzenia organizmu w poszczególne składniki mineralne czy też witaminy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to kompleksowo, to tak naprawdę jest tylko kilka składników, które jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie i w łatwy sposób ocenić, tak, ten stan rzeczywisty zaopatrzenia organizmu. I na przykład jeżeli chodzi o gospodarkę żelaza, to powiedzmy, że jesteśmy w stanie całkiem nieźle ocenić stan zaopatrzenia organizmu w żelazo, ale nie służy do tego tylko i wyłącznie ocena stężenia żelaza w organizmie. Raczej tutaj mamy dodatkowe parametry, takie jak ferrytyna, transferyna i inne parametry czerwonokrwinkowe. Tutaj chcę zasygnalizować, że to nie jest łatwy temat. Nie wystarczy wykonać jednego oznaczenia i to pokazuje nam cały obraz sytuacji, tylko to zawsze idzie ze sobą w parze. Czyli oceniamy jadłospis, wykonujemy badania krwi i wtedy może nam się zarysować jakiś obraz sytuacji. I jeżeli już znowu miałbym gdzieś odsyłać, no to na tej swojej stronie bartekpomorski.pl jest taki wpis jak badania biochemiczne i można sobie tam wejść. Są wymienione bardzo dużo tych składników mineralnych i witamin i są opisane szczegółowo te zagadnienia, co jesteśmy w stanie ocenić, a czego nie jesteśmy w stanie ocenić. Dlatego ten temat jest trochę bardziej skomplikowany. Ale tak, badania krwi to jest coś, co może nam ułatwić ocenę stanu odżywienia piłkarza poszczególnymi składnikami mineralnymi i witaminami, ale dotyczy to tylko wąskiego grona składników mineralnych i witamin. Tym, co uzupełnia tą diagnozę, tą ocenę stanu odżywienia, jest po prostu dziennik żywienia, czyli ktoś pisze sobie mniej więcej co je i na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie w jakimś stopniu prognozować, czego może w diecie brakować, no ale wtedy 100% gwarancji nie ma, no bo ten sposób odżywienia może się w czasie po prostu zmieniać. Najczęściej w piłce nożnej, przynajmniej we współpracy takiej z grupą osób, no to jest po prostu ten szukanie tego punktu odcięcia, czyli na przykład na początku sobie skupiamy się tylko na masie ciała, na tych parametrach, komponentach składu ciała i raczej w takiej współpracy grupowej, no to jest tak jakby główny schemat działania. Uzupełniamy sobie też to badaniami krwi dla całej grupy sportowców, ale wtedy tylko jesteśmy w stanie wychwycić niedobory kilku wybranych składników mineralnych i witamin. Żeby bardziej kompleksowo do tego podejść, bardziej precyzyjnie, no to tutaj już jest potrzebna indywidualna współpraca jeden na jeden z zawodnikiem i wtedy na podstawie objawów klinicznych, na podstawie badań krwi, na podstawie analizy dziennika żywieniowego jesteśmy w stanie nieco więcej wyciągnąć z takiej indywidualnej współpracy. Okej, okay. I drugie pytanie. Co jeść w trakcie meczu, jeśli jest przerwa na przykład, to co zjeść? Banan, Snickers, ogółem w dniu meczowym co zjeść przed, w przerwie i po meczu, to my ograniczymy się tylko i wyłącznie do tego, czy w ogóle jeść w czasie przerwy, jeżeli zawodnicy czują, nie wiem, zjazd i jeżeli tak, to co? To też jest bardzo sprawa indywidualna. Jeżeli byśmy mieli na przykład okazję bo to tak jakby jest taka trochę kaskada wydarzeń. Jeżeli my zjedliśmy posiłek przedmeczowy, powiedzmy w ciągu, nie wiem, 3 godzin przed rozpoczęciem meczu, czyli najczęściej to byłby wszystko po prostu jakiś snack, a wcześniej jeszcze zjedliśmy posiłek, który był bogaty w węglowodany, to z dużym prawdopodobieństwem wystarczyłby nam na przykład tylko płyny, które dostarczyłyby węglowodanów, czyli na przykład jakiś napój izotoniczny i wtedy mogłoby się teoretycznie obejść już bez żadnego posiłku w trakcie meczu, czyli na przykład banana czy nawet żelu energetycznego. Mógłby wystarczyć sam napój izotoniczny. Natomiast jeżeli mamy takie preferencje żywieniowe, stresujemy się i jemy na przykład tylko, nie wiem, śniadanie, później jakiegoś obiad, ale powiedzmy w bardzo, bardzo, bardzo skromnym wydaniu, w tej zależności od tego oczywiście, o który jest mecz, no to wtedy trzeba zwrócić większą uwagę na tą ilość węglowodanów już w trakcie meczu. No i wtedy może być, w zależności od naszych preferencji, na przykład żel energetyczny w trakcie przerwy. Tylko każdy wybór niesie ze sobą jakieś ryzyko. Sięgamy po żel energetyczny, no to musimy wiedzieć, że to jest skoncentrowane źródło węglowodanów. Czyli jeżeli to trafia do naszego żołądka, później dalej do dalszej części jelit, to może być taki efekt, że jest zbyt duża koncentracja tych węglowodanów i ta woda te węglowodany zamiast się od razu wchłonąć, no to musimy ściągnąć wodę do światła jelita i czujemy uczucie przelewania w żołądku, może nas jeszcze pogonić do toalety nawet w trakcie 15 minut. Ale mamy dostępne na przykład na rynku tak zwane izożele,
czyli dalej skoncentrowana forma węglowodanów, ale rozpuszczona trochę większej ilości płynów i nie musimy się już martwić o to, czy my popijemy ten żel, czy nie. Możemy też sięgnąć po prostu banana, ale znowu, w zależności od stopnia dojrzałości banana, no to możemy mieć tam trochę więcej skrobi opornej. Znaczy, im bardziej zielony banan, niedojrzały, tym więcej tam jest węglowodanów, które nie są trawione w przewodzie pokarmowym, co możemy odczuć później na boisku w postaci właśnie dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Ale generalnie najczęściej to jest wybierany po prostu albo banan, albo żel energetyczny, albo napój izotoniczny i raczej wokół takich prostych rzeczy trzeba skupić gdzieś tam swoje te decyzje żywieniowe. Batony? No niekoniecznie, no bo w snickersie no to będziemy mieli właściwie większość energii z tłuszczów, a nie z węglowodanów. Tłuszcze mają to do siebie, że raz, że opróżniają tempo opuszczania żołądka, tych substancji, które dostarczymy, no czyli po prostu zanim ta energia do nas dotrze, minie więcej czasu, dodatkowo jeszcze możemy nasilić problemy żołądkowe i jelitowe. Nie chciałbym robić nachalnej reklamy, ale właśnie w e-booku tak raczej podszedłem do tej sprawy kompleksowo i opisałem, co w przypadku, jak powinno wyglądać śniadanie, kiedy to jest posiłek przedtreningowy bądź przedmeczowy, jaki wpływ mają poszczególne makroskładniki właśnie na tempo opróżnienia żołądka, no bo trudno czasami jest zamknąć jakiś jeden temat, czy nawet tak jak teraz jedno pytanie w dwóch, trzech zdaniach, bo trzeba raczej po prostu troszeczkę tych informacji zgromadzić, żeby było łatwiej zrozumieć, o czym mówię. Dobrze, Bartek, na koniec zawsze proszę o propozycję kilku pozycji do przeczytania. Czy ty masz jakieś swoje, które mógłbyś polecić trenerom, może zawodnikom, albo podzielmy to, bo zazwyczaj tak to się dzieje. Część dla zawodników, część dla trenerów, oprócz e-booka, o którym już mówiliśmy i do którego zachęcamy do zobaczenia, linku w opisie. Ale co mógłbyś jeszcze polecić naszym słuchaczom i widzom? Obawiam się, że jeżeli chodzi o polskojęzyczną literaturę, to tutaj nie mamy specjalnie dużych możliwości wyboru. Z takich prostych rzeczy, które gdzieś tam można liznąć to żywienie, to jest właściwie książka Anity Bin, Żywienie sportowców, która jest napisana w taki dosyć prosty i zrozumiały sposób i właściwie na tym rekomendacje się kończą. Z takich trochę bardziej skomplikowanych rzeczy, ale dalej gdzieś w granicach rozsądku, są po prostu rekomendacje żywienia sportowców z 2016 roku, które przetłumaczyłem na język polski. Możemy po prostu podrzucić link, no to jest tak jakby bezpłatne i za wiele się od tego 2016 roku nie zmieniło, a dodaję taki mniej więcej ogólny pogląd na to, co się dzieje w żywieniu sportowców. I niestety tyle. W sensie no nie mamy niestety na polskim rynku książek, które moglibyśmy zadedykować bezpośrednio. Okej, a na niepolskim? Wiesz, to jest książka Askera Jeukendrupa. Zapomniałem tytułu, ale tak bardzo prosta napisana. Szukam w głowie From Kitchen to Lab chyba jest tak jakby dopisek, ale nie pamiętam, jak jest tak jakby narzędny. Tu może po prostu Sports Nutrition. Ona jest tak właśnie prosto, ciekawie napisana, bardzo, bardzo krótka i zwięzła. Z takich bardziej ambitnych, ale to już bardziej może nawet dla kogoś, kto jest zainteresowany dietetyką. To z polskich też napisaliśmy 2 lata temu e-booka Dietetyka sportowa w teorii, w praktyce, ona jest po polsku. Jest też książka taka bardziej specjalistyczna wydawnictwa PZWL Dietetyka sportowa. Natomiast z obcojęzycznych, jeżeli miałbym polecić jedną do przeczytania, taką też właśnie typowo z dietetyki sportowej, to jest Sports Nutrition profesora Glissona i profesora Jeukendrupa. Okej. Okay. Te tytuły pojawią się w opisie, żeby każdy mógł się zaznajomić z tymi tytułami, więc nie bójcie się, wszystko będzie ponotowane w notatkach i w opisie na naszym YouTubie. Dobrze, Bartek, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Wiele wartościowych informacji, zarówno dla mnie, jak i na pewno dla słuchaczy. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać, bo Ci tak trochę zebrałem, wiesz. Nie, no w sensie ten temat, zresztą każdy temat związany ze sportem jest bardzo obszerny i trudno w trakcie, nie wiem, czy godzinnej, czy dłuższej już rozmowy uwzględnić te wszystkie aspekty. Natomiast no ja mogę jedynie zachęcić Was do tego, żeby nie tylko mnie, ale też innych dietetyków zaangażowanych ze sportowcami śledzić, no bo każdy z nas gdzieś tam się w tych mediach społecznościowych, na swoich blogach udziela,
No i wiadomo, że łatwiej jest tak gryz po gryzie, że trzymamy się tej nomenklatury żywieniowej, gdzieś tą wiedzę nabywać, niż po prostu w takim jednym szocie wszystkie informacje zgarnąć. No niestety tak się nie da. I myślę, że najłatwiej jest po prostu, zachęcam też do śledzenia oczywiście swoich profili społecznościowych, bo często gdzieś wrzucam takie informacje właśnie w takiej postaci shotu, czyli to, co jest właściwie najważniejsze dla zawodnika, trenera, krótka informacja, żeby to po prostu wdrożyć gdzieś swoje codzienne wybory żywieniowe, bądź swoich podopiecznych, zawodników. Kontakt do Bartka, jego media społecznościowe również znajdą się w opisie tego odcinka. Dołączymy też niedawny nasze wspólne wystąpienie live, znaczy niedawne to chyba złe określenie, bo to było na ostatnim zgrupowaniu, ale dołączymy, bo jest tam też masa ciekawej wiedzy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o działalności Bartka czy o samym Bartku, zapraszam na jego media społecznościowe do obserwowania na niedawno uruchomionym Instagramie, tak Bartek? Tak, to ja nawet powiem więcej, nawet na YouTubie nagrałem już dwa filmy, ale one są takie bardziej lightowe, ale w takiej formie bardzo, bardzo strawnej, nie są to jakieś wiadomości naukowe takie typowo, tylko takie bardziej popularno-naukowe. Ostatni film był akurat o żywieniu w kosmosie, nie wiem czy się któryś z zawodników wybiera, ale taki bardziej light content, także też zachęcam do zobaczenia. No fajnie, to jak ktoś jedzie na wycieczkę w kosmos, to zapraszamy na kanał YouTube'a do Bartka. A za dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli uważasz ten odcinek za wartościowy, to podaj go dalej, udostępnij i koniecznie pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał i dodać do obserwowanych na Spotify'u, żeby nie umknął Ci kolejny odcinek, który już w przyszłym tygodniu. A tymczasem dziękuję bardzo za dzisiaj i do widzenia lub do usłyszenia. Siema. Ja oczywiście też dziękuję Tobie, Michał, i wszystkim, którzy z nami dotarli do końca. Na razie. Cześć.